pamiętacie, ostatnio mieliśmy na naszej grupie facebookowej Latam dronem od DJI, do której zresztą zachęcam i zapraszam wszystkich moich widzów. Mieliśmy ankietę dotyczącą tego, co sprawdzić w Mavicu Mini, jakie cechy. I tutaj były takie pytania jak odporność na kolizję, poziom hałasu, czas lotu, jakość transmisji w mieście i test zasięgu. I okazuje się, słuchajcie, że ponad 50% osób chciało, żebym przetestował jakość transmisji w mieście i test zasięgu. I właśnie dzisiejszy odcinek będzie na ten temat. Ja latałem już w tej chwili około 6 razy w mieście. Za każdym razem starałem się latać w miarę blisko, bo to nie jest dron, trzeba powiedzieć sobie szczerze, to nie jest dron na dalekie dystanse. Latając Inspire'em byłem w stanie odlecieć na 500-700 metrów i widziałem jego zarys. Natomiast trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że mamy zasięg wzroku, ale także bezpośredni zasięg wzroku. Nie wiem, czy na kursie wam o tym mówili w los, bo u nas to było, że bezpośredni zasięg wzroku to jest możliwość rozróżnienia, z której strony dron, jak dron jest zorientowany, w jaki sposób się porusza, gdzie ma dziób, gdzie ma rufę, bok i tak dalej, więc mamy dwie kategorie. I w przypadku Mavica Mini, no trzeba sobie powiedzieć też szczerze, że ten dron nadaje się do lotów, powiedzmy, do 200 metrów. To jest wszystko, to jest jego zasięg wzroku, nawet nie ten bezpośredni. Oczywiście ja mam słabszy wzrok niż wy, więc tu może być zupełnie inna opinia. Ale nie ma co gadać, słuchajcie, jedziemy w takim razie sprawdzić, jak wygląda ten... Ale słuchajcie, nie ma co gadać, już w dłużej robimy test zasięgu. Ja postaram się polatać w mieście tak, żeby faktycznie odtworzyć te warunki, gdzie mamy zakłócenia, gdzie mamy normalny ruch i wszystkie czynniki, które wpływają na zasięg sieci i jakość sygnału sieci Wi-Fi. Zatem do dzieła. Okej, słuchajcie, tutaj miałem taką miejscówkę, gdzie jest dosyć dużo infrastruktury, w sensie kolejowej akurat. Wybrałem takie spokojne miejsce po drugiej stronie miasteczka właściwie i leciałem równolegle do torów po to, żeby sprawdzić właśnie, jak on się w takich typowych warunkach sprawuje miejskich, kiedy mamy właśnie zakłócenia, kiedy mamy dużo obiektów metalowych, można powiedzieć, w pobliżu. No i tak starałem się właśnie tutaj mniej więcej uchwycić, jak ten klimat wygląda, jeżeli chodzi o zasięg. Przede wszystkim to, co można powiedzieć, to on jest bardzo stabilny w powietrzu. Jeżeli złapie satelity, to co zobaczcie też na górze, że nie widać tego górnego paska. Jednak w aplikacji Go, DJI Go było trochę lepiej. Tutaj niewidoczny jest ten górny pasek i te parametry, więc to jest pewnie do poprawy w kolejnych wersjach, bo nie widać podczas lotu, ile masz satelit, w jakim trybie latasz i jaka jest moc i ile zostało baterii. Natomiast tu starałem się przynajmniej pokazać, jak wygląda zasięg realny. Jak widzicie, latałem stosunkowo nisko, na 36 metrach przy tym pierwszym locie. I widać, że on do 200, można powiedzieć do 250 metrów, no może do 300, takie miałem mniej więcej te wyniki przy tych pierwszych lotach. To jest ten mniej więcej ten poziom sygnału, 250-300 metrów. Oczywiście gdybym poleciał pewnie więcej, gdybym może był trochę wyżej, bo ja byłem wśród aut i różnych tego typu obiektów, mogłoby być trochę lepiej. Tutaj jest 350 metrów, straciłem zasięg i straciłem nagrywanie, ale widać, że poleciałem jeszcze może 20 metrów już bez podglądu i nastąpił samoczynny powrót do domu. Zaraz zobaczycie ten obrót właśnie i to już jest automatyczny powrót do domu. Także przy nim zasięg w mieście nie jest jakiś specjalny. Jeszcze jeżeli jest światło, czyli jeżeli mamy faktycznie bezpośredni dostęp do drona, jest spoko, ale gorzej wygląda sytuacja, kiedy mamy gałęzie. Tutaj mamy przykład drugiego lotu w mieście i widać, że jest trochę bloków, są wieżowce, jest też klasyka, jeżeli chodzi o miasto. I tutaj leciałem trochę wyżej, bo na 60 metrach. Ale mniej więcej wartość, którą osiągnąłem w tym podczas tego lotu, to jest około 280 metrów. Tak, 280 metrów i nastąpił też samoczynny powrót do domu. Staram się przy tych testach, nawet trudno nazwać testami, po prostu nawet przy tych miejskich lotach właśnie sprawdzić, jakie to są mniej więcej wartości. Tutaj mamy wartość około 280 metrów. I widać, że już nie było oczywiście podglądu, więc nagrywałem cały czas na kartę pamięci, stąd widać, jak to wygląda. Za chwilę nastąpi samoczynny powrót
Return Home, czyli to jest procedura Failsafe. Widzicie, tak to wygląda. Lepiej on się sprawuje faktycznie na poza miastem. Natomiast teraz jeszcze pokażę, jak wygląda sprawa, kiedy byłem pod koronami drzew. To będzie ten trzeci przykład. Teraz mamy taką historię i ten przykład jest bardzo spektakularny i na co trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o mini. Zwróćcie uwagę, jestem w odległości 16 metrów od punktu startowego, na wysokości około 30 metrów w tej chwili i kadruję kościół. I co się dzieje? Przenoszę się delikatnie nad korony drzew i nagle zwróćcie uwagę, że już przy tych parametrach mam sytuację taką, że mam zakłócenia i co się dzieje? Właśnie Wi-Fi zaczyna mi zrywać sygnał. I miałem takie przypadki po chwili, że straciłem całkiem transmisję, zupełnie nie spodziewając się, że w takich bliskich właściwie, na tym bliskim dystansie jestem w stanie w ogóle stracić transmisję. I sytuacja była mega stresująca, bo dlatego, że wiadomo, już było dosyć, może nie ciemno, ale już zmierzchało. Natomiast skupiłem się na kadrowaniu. Ja mam sytuację taką, że tracę podgląd, słuchajcie, i Mavic zaczyna lądować sam jako Return Home. To jest właśnie ta sytuacja. Więc na pewno ta stresująca sytuacja dała mi do myślenia. Trzeba uważać, szczególnie podczas lotów nad drzewami, bo no, zwróćcie uwagę, przy tych parametrach już jest utrata podglądu i to był taki chyba najbardziej spektakularny i nieprzyjemny przypadek z tego względu, że zaczął mi lądować na koronach drzew. Nie był specjalnie widoczny. Ja wcześniej robiłem te same ujęcia Maviciem 2, gdzie była mega stabilność i na podobnych parametrach. Natomiast tutaj widać, że to jest ten przypadek, który no, warto mieć właśnie wziąć pod uwagę, jeżeli robimy ujęcia nad drzewami, jesteśmy od nich oddzieleni. Tym bardziej, że tam nie było liści, same gałęzie właściwie. I to jest teraz ta próba. Zobaczcie, że jest lądowanie. Ja przenoszę się na taki skwerek, gdzie nie ma właśnie drzew i staram się wylądować w tym miejscu. To jest jedyna sytuacja. Nie działał mi ten czerwony też klawisz wyłączenia. Jednak na kontrolerach z Mavica Pro mamy właśnie pauzę, natomiast tutaj niestety nie zawsze aktywny jest ten ekran, szczególnie jak jest chłodno. To ta metoda tak sobie działa, muszę powiedzieć, i trochę mi brakuje tej czerwonej pauzy, która była na kontrolerach, na przykład w Erze. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o te moje trzy loty i te testy w mieście, które odbyłem w sumie z 5, ale to są te najbardziej spektakularne przykłady i przypadki. No dobra, słuchajcie, czas podsumować. Zrobiłem test odległości poza miastem, a także kilka testów w mieście i mogę powiedzieć, ten dron jest bardzo fajny mniej więcej do odległości około 200 metrów, najlepiej poza miastem. Natomiast też trzeba mieć światło, czyli trzeba mieć prześwit pomiędzy nim a właśnie kontrolerem. Raczej ciężko jest, jeżeli jesteśmy zasłonięci nawet koroną drzew, bo ten zasięg jest stracony dosyć szybko. Przynajmniej tak ja doświadczyłem. Oczywiście każdy ma swoje różne doświadczenia, więc nie muszą być zbieżne, ale jak widzicie, trzeba uważać i mam wrażenie też, że dobrym pomysłem jest wykupienie DJI Care, bo ja w zupełnie błahej sytuacji, która była klasyczną sytuacją. Pamiętam, że Maviciem 2 latałem przez no, ostatnie pół roku praktycznie i tam nie było w ogóle takiego pojęcia jak utrata zasięgu, czy nie było takich objawów, natomiast tutaj faktycznie występują i trzeba być czujnym. Uważam, że warto wykupić sobie DJI Care. No i druga rzecz, trzeba być przygotowanym na to, że on ląduje i nie mamy tej pauzy, prawda? Że jemu się dosyć łatwo włącza Return Home. Faktycznie jest tak, że on zaczyna wracać do domu, jak jest blisko, to zaczyna lądować, na to też trzeba być przygotowanym. I najlepiej wybierać jednak miejsca startowe takie, gdzie nie mamy drzew. Ja tam akurat ten kościół był w tym trzecim przypadku blisko i stąd tutaj nie było opcji, tam wszędzie są gałęzie dookoła, jest taki park mały kościoła. Natomiast jakość zdjęć nocnych tam przy okazji też nie była jakaś rewelacyjna, mogę powiedzieć. Raczej średnia, jeżeli chodzi o te fotki
nocne. Słuchajcie, to jest tyle na dzisiaj. Dalsze doświadczenia będę na bieżąco przekazywał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich użytkowników właśnie Mavica Mini, ale też zapraszam Was do naszej grupy facebookowej Latam Dronem od DJI. Coraz więcej ludzi przybywa. Wczoraj zatwierdziłem członkostwo około 70 osobom, także przybywajcie do nas i zapraszamy z otwartym sercem i ramionami. Trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo w kolejnym epizodzie. Cześć!